Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar wprowadzić. Do hymnu. Nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Z tym mistrzem przejdzie martę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na wartę, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Janiecki do Poznania, po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Ojciec do swej wasi mówi zapłakany. Słuchaj jedno, pono nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie. Dzień dobry. Kłaniają się Państwu Filip i Szymon. Mamy zaszczyt powitać Państwa i zaprosić do wspólnego świętowania Dnia Szkoły. Na początek proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana Macieja Czaja. Dostojni goście, szanowni rodzice, uczniowie, przyjaciele i partnerzy, drodzy nauczyciele. Nie ma dla gospodarza większej satysfakcji niż widzieć dom wypełniony zacnymi i zaprzyjaźnionymi gośćmi. To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystym święcie szkoły w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem. Spotykamy się dzisiaj, by uczcić pamięć profesora Władysława Szafera, który już od 14 lat patronuje szkołom wchodzącym w skład naszego zespołu, czyli technikum oraz szkole branżowej pierwszego stopnia. Profesor Władysław Szafer był wybitnym, nieprzeciętnej miary uczonym o wielkim autorytecie, jakim cieszył się w kraju i na świecie. Był twórcą i organizatorem ruchu ochrony przyrody w Polsce, z którym związany był przez całe życie. Jego wielką zasługą było stworzenie trwałych podstaw naukowych ochrony przyrody w naszym kraju, zbudowanie mocnych zrębów jej organizacji
i stworzenie forum społecznego działania na tym polu. Cieszymy się, że w tym tak ważnym dla naszej szkolnej społeczności wydarzeniu zechcieli wziąć udział w zaproszeniu goście, których pragnę serdecznie powitać. Miło mi powitać panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej, panią Annę Paluch. Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, panią Martę Skawską. Wicewójta gminy Krościenko nad Dunajcem, pana Tadeusza Topolskiego. W zastępstwie wójta gminy Ochotnica Dolna, panią Marię Jawor. Sekretarza miasta gminy Szczawnica, pana Tomasza Ciesielkę. Przedstawicielkę Pienińskiego Parku Narodowego, panią Dorotę Zborowską. Zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa w Krościenku nad Dunajcem, pana Krzysztofa Ląc. Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem, pana Pawła Pierzgę. Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Krościenku nad Dunajcem, pana Józefa Szałgię. Dyrektora OHP w Szczawnicy Jabłonce, pana Tomasza Hurkałę. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, pana Henryka Węglarza. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, panią Annę Szczepaniak. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy, panią Renatę Kupik. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem, panią Zofię Mierzyńską. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej, panią Barbarę Konopka. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem, pana Roberta Dębskiego. Przedstawicieli Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan Oddział Szczawnica oraz Teatru Amatorskiego w Szczawnicy, państwa Bernadetę i Marka Ciesielku. Przedstawicielki Solar Spa w Szczawnicy, panią Ewę Gizicką oraz panią Magdalenę Dębowszczyk. I na końcu, ale bardzo ciepło, szanowną Radę Rodziców na czele z panią przewodniczącą Rady Rodziców, panią Ewą Wiercią. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń. Duszą szkoły nauczyciel i wychowawca, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci. Mogę śmiało stwierdzić, że minione 118 lat, bo tyle w tym roku przypada od powstania w tym miejscu pierwszej szkoły, to lata pracy kilkuset pedagogów, kilkudziesięciu roczników uczniów. To czas zwykłej codzienności, ale i czas wspaniałych świąt. Z perspektywy minionych lat można ocenić również działalność dydaktyczno-wychowawczą naszej szkoły, która została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, ale najważniejsze w wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych oraz matur. Wychowankowie, którzy odnieśli i odnoszą sukcesy, są dla nas wszystkich powodem do dumy i największym prezentem, jaki otrzymuje szkoła. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wysiłku oraz pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli historię szkoły i wysoko postawili poprzeczkę nam, kolejnym pokoleniom. Serdecznie dziękuję im za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję też obecnie pracującym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za wszystko to, co powstało i powstaje. Za wspólne działania dla dobra uczniów. W sposób szczególny dziękuję pracodawcom oraz lokalnym przedsiębiorcom, którzy przyjmując naszych uczniów na praktyki zawodowe, współtworzą historię tej szkoły. O naszej szkole można by mówić wiele.
na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostała zawsze taka sama. Jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. Jeszcze raz dziękuję Państwu za obecność w tym tak szczególnym dla nas dniu. Jeden z polskich filozofów, Tadeusz Kotarbiński, mówił: przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. Z ogromną uwagą staramy się więc pielęgnować wspaniałe tradycje naszej szkoły oraz korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze powiedzieć, że z przyczyn zdrowotnych niestety pani dyrektor Halina Galas nie mogła dzisiaj uczestniczyć w tym święcie, ale rano dzwoniła do szkoły i bardzo prosiła, żeby przekazać wszystkim ukłony i życzyć pięknego świętowania szkoły. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z osób zaproszonych chciałby jeszcze zabrać głos? Szkolna społeczności, na czele z panem dyrektorem, zarówno pedagogiczne, rodzice, uczniowie, wszyscy przywitani przed chwilą goście. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. Do tej szkoły, do tego budynku mam szczególny sentyment, bo ostatni rok funkcjonowania tego budynku jako szkoła podstawowa w Krościenku to był pierwszy rok nauki szkolnej, którą tutaj rozpoczynałam w tym budynku, chyba w jednej z sąsiednich dużych klas. Pamiętam olejowane drewniane podłogi, ciemne ściany, ciemne podłogi i zupełnie inny sztafasz niż to, z czym teraz Państwo macie do czynienia, ale to jest też powód mojego szczególnego sentymentu do tego budynku. Ale adrem, Szanowni Państwo. To jest dzisiaj święto szkoły, to jest święto patrona szkoły i trzeba osobie profesora Władysława Szafera przyjrzeć się ze szczególną uwagą. Szanowni Państwo, nauka to jest dążenie do prawdy. To chyba nie wymaga jakichś większych udowodnień, ale nauka często to też jest odwaga, bo naukowiec musi te prawdy naukowe głosić i taką osobą był właśnie profesor Szafer. Urodzony pod koniec ubiegłego wieku, wykształcenie odebrał jeszcze w czasach zaborów, rozwijał swoją działalność naukową w dwudziestoleciu międzywojennym, ale pełnia jego aktywności naukowej przypadła na czasy po 1945 roku. No i otóż proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że ówczesna komunistyczna władza lansowała tak zwany łysenkizm w naukach przyrodniczych, w naukach biologicznych. To znaczy, że jakby to powiedzieć, na bok prawa genetyki, organizmy się zmieniają i można je kształtować w zależności od warunków wewnętrznych. I druga kwestia, nie tylko zakwestionowanie genetyki, ale zakwestionowanie zasad doboru gatunków ustalonych przez Darwina. I Szanowni Państwo, profesor Szafer pokazywał prawdę naukową i przeciwstawiał się tym gusłom i zabobonom, które ludowa władza w Polsce tutaj lansowała. I trzeba szanować odwagę, bo czasami nauka wymaga odwagi. Ale proszę Państwa, wykazał się tą odwagą również wtedy, kiedy na przełomie lat 60. i 70. rozstrzygała się kwestia budowy Zaporyczy Olsztyńskiej. Bo przecież z jednej strony ta inwestycja, to jest inwestycja, którą w 1903 roku zaproponował jeszcze Gabriel Narutowicz. On był nie tylko pierwszym prezydentem, ale był świetnym specjalistą z zakresu budownictwa wodnego. I to on postulował, żeby Górny Dunajec ujarzmić kaskadą trzech zbiorników, między innymi Olsztyńskim. Tylko że pech chciał, że trafiło na lata 70. gigantomanii okresu Gierka, kiedy chciano budować znacznie większy zbiornik niż ten, z jakim obecnie mamy do czynienia. I to wtedy Państwowa Rada Ochrony Przyrody, profesor Szafer, profesor Gedel pokazywali zagrożenia, jakie dla przyrody niesie ta inwestycja. No i dzięki Bogu, dzięki ich postawie udało się, że ta inwestycja jest taka na miarę
naszych oczekiwań, chroni nas w najlepszy sposób przed katastrofami, jest wspaniałym motorem rozwoju turystyki, co dla waszych absolwentów jest rzeczą o kluczowym znaczeniu, ale też nie szkodzi na tyle przyrodzie, bo proszę państwa, ruch turystyczny odbywa się tam, gdzie są jakieś szczegóły, gdzie są jakieś walory, które ludzi przyciągają. I dzięki temu w sposób zrównoważony nasz region pienieński może się rozwijać. Szanowni państwo, nie będę wykładu historycznego kontynuować. Chcę wam życzyć gronu pedagogicznemu wielkiej satysfakcji, bo mówię to jako córka nauczycielki, kształtowanie charakterów, wrażliwości, chęci do pracy, tej pracowitości wśród młodego pokolenia. To jest wielka radość i myślę, że oprócz, że tak powiem, czasami problemów, to też daje wam radość i satysfakcję, kiedy wychodzą kolejne roczniki i podejmują wyzwania życia dorosłego i odpowiedzialności za siebie. Dla was, moi drodzy uczniowie, życzę, żeby każdy z was znalazł szansę na rozwój zawodowy, żeby nasz region pienieński rozwijał się na tyle, żebyście nie musieli za pracą gdzieś wyjeżdżać po świecie, jak bardzo wielu pewnie waszych rodziców. A szkole życzę dalszego rozwoju, tego, żeby kształciła w sposób najlepszy z możliwych, żeby miała opiekę organu założycielskiego, czyli powiatu nowotarskiego, bo to jest ogromnie ważne. I wszystkim życzę wiele radości i satysfakcji z tego, czym się zajmują. Dziękuję serdecznie. Poproszę. Dzień dobry, szanowni państwo, w imieniu pana Grzegorza Gody, burmistrza miasta i gminy Szalica, to nie mógł przybyć na dzisiejsze spotkanie. Chciałem przesłać okolicznościowy adres. Jak długo lice ziemi naszej zachowa pełni urok i piękno, jak długo w chmurach nad Tatrami Kroluś będzie ożył. Nad wodami wznosić się będzie szafirowy zimorodek. Nad łąką górską motyl Apollo, a w lesie polskim królować będą żuk, łoś, niedźwiedź. Profesor Władysław Szafer. Szanowny pan Maciej Czaja, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i placówek gminy profesora Władysława Szafera w Kościeku nad Dunajcem. Z okazji święta szkoły panu dyrektorowi, gronu pedagogicznemu, dziękuję za zaangażowanie w kształtowaniu młodych umysłów. Wszystkim pracownikom za codzienną pracę, która wpływa na efektywne funkcjonowanie waszej szkoły. Jesteście państwo zawsze źródłem mądrości i inspiracji dla młodzieży. Niech wasza wiedza i pasja przekształcają świat w lepszy. Uczniom życzę ciekawości świata, chęci do nauki oraz samych sukcesów. Z wyrazami szacunku Grzegorz Niezgoda, burmistrz miasta gminy Szalica. Ja tylko mogę powiedzieć, że się przyłączam do tych życzeń, szczególnie uczniom, którzy niedługo będą zdawać maturę i uczniom, którzy zdawać będą przedmioty zawodowe. Życzę wszystkiego dobrego, chyba wszyscy trzymamy za nie kciuki. Niech mąż będzie z wami. Święto szkoły troszeczkę wzbudza refleksję, to co pani poseł również wróciła pamięcią. Ja wprawdzie do tej szkoły nie chodziłem, ale pamięć cofnęła się 40 lat temu, kiedy zbliżał się okres taki jak ten, kiedy trzeba było przygotować pracę do zaliczenia, a był to prostownik na terystorach. Trudne zadanie, zwłaszcza kiedy dostęp do elektroniki w tamtych czasach naprawdę był ciężki. Ale udało się. Egzaminy zdane, matura zaliczona. I druga kolejna, wprawdzie już nie tak odległa, przeszłość, czyli rok ubiegły, kiedy po 40 latach udało się zorganizować spotkanie kolegów, którzy chodziliśmy do tej samej klasy. Nie wszyscy dojechali, nie wiadomo z jakich powodów, ale udało się popatrzeć, już troszeczkę poszarzały te twarze, ale ta sama werwa, ta sama chęć do pracy, troszeczkę inne zawody, ale miło było. I wracając do meritum, czego wam życzę? Oczywiście spotkania młodzieży po 40 latach, po zdanej maturze. Zaproszenia tych nauczycieli, którzy
was wychowywali, którzy uczyli. I jest to miłe. Myślę, że warto dla pewnych kolegów, dla nas wszystkich tworzyć coś spójnego. W zbliżającym się okresie, okresie matur, zaliczenia wszystkich egzaminów, zaliczenia kompetencji, zaliczenia tych prac, które trzeba będzie przygotować, zdania matur. A wam, drodzy pedagodzy, robicie dobrą robotę, róbcie dalej. Róbcie tak dalej, bo rzeczywiście warto po 40 latach spotkać uczniów, którzy mówią z wdzięcznością, było dobrze. Tego wam życzę ja i oczywiście wójt Jan Dyda na kolejne lata i kolejne świętowania. Na pamiątkę, na ręce pana dyrektora, smaki gorczańsko-pińskiej. Nie mówimy, że wpraszamy się wszyscy na jedną z tych potraw, którą oczywiście tutaj znajdziemy, ale się wpraszamy. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz. Powodzenia. Czy ktoś z osób zaproszonych chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę. Dzień dobry wszystkim. Pan dyrektor Pińskiego Parku Narodowego, pan Michał Sokołowski, niestety nie mógł dzisiaj być tutaj osobiście. W jego imieniu bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to dzisiejsze święto. Władysław Szafer był wielkim orędownikiem ochrony przyrody. I dzięki jego staraniom, dzięki jego propagowaniu, zabiegom, powstał tutaj w Pieninach Park Narodowy. Była to pierwsza tego typu jednostka na terenach polskich. To był 1932 rok, 1 czerwca będziemy świętować 92. rocznicę powstania parku. Stąd też bardzo serdecznie, bardzo, bardzo się cieszymy, że tutejsza szkoła właśnie nosi to imię Władysława Szafera, a był rzeczywiście tytanem pracy, no i właśnie wielkim miłośnikiem ochrony przyrody. Wspomnę jeszcze tylko, że profesora Szafera w tych zabiegach o utworzenie Parku Narodowego wspierał drugi wielki uczony Walery Gedel. To też bardzo ważna postać. W dniu święta szkoły życzymy wszystkim, zarówno uczniom, jak i nauczycielom, wielu sukcesów indywidualnie i w zespołach. Życzymy wszystkiego najlepszego, żeby spełniały się wszystkie wasze marzenia, żeby szkoła rosła w siłę, żeby funkcjonowała jak najdłużej, jak najlepiej. Swoją drogą ja pamiętam tą jeszcze starą szkołę, kiedy tu funkcjonowała klasa krawiecka. Nie chodziłam do tej szkoły, ale przychodziłam tu na przymiarki różnych jakichś ubrań, które można było tutaj właśnie zmierzyć. Wszystkiego najlepszego, pięknego świętowania. Życzę wszystkim całej społeczności szkolnej, wszystkim również gościom. Dziękuję. Czy ktoś z osób zaproszonych chciałby jeszcze zabrać głos? W naszym imieniu przemówi przewodnicząca szkoły, Karolina Puchomirska. Szanowna dyrekcjo, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, szanowni goście oraz drodzy uczniowie. Obchodzimy dziś święto szkoły. Jako uczniowie świętujemy to, że możemy przychodzić do naszej szkoły każdego dnia i dzięki naszym nauczycielom zdobywać nową wiedzę oraz umiejętności. Dla wielu z nas nauka w szkole może się wydawać przykrym i zbędnym obowiązkiem, ale nawet ci, którzy tak czasami myślą, w końcu zrozumieją, jak ważna i potrzebna jest dla nas edukacja. Szkoła poszerza nasze horyzonty myślowe, pozwala poznawać świat i zgłębiać nasze zainteresowania. Podróż przez wszystkie dotychczasowe etapy edukacji ukształtowała to, kim dzisiaj jesteśmy. Szkoła średnia pozwala rozszerzać naszą wiedzę i umiejętności z wybranego przez nas kierunku. Pamiętajmy o tym, że nie uczymy się ani dla nauczycieli, ani dla rodziców, tylko dla siebie. Ważny jest także fakt, że każdy z etapów edukacji umożliwił nam poznanie wielu ludzi, wielu naszych przyjaciół, z którymi przyjaźń może trwać dłużej niż pobyt w szkole. Życzymy dyrekcji, nauczycielom, pracownikom oraz wam, koleżanki i koledzy,
wszelkie pomyślności na każdy dzień wspólnej pracy i nauki. Baczność. Poszedł sztandarowy sztandar wyprowadzić. Spocznij. Aktywiści przerwali koncert Filharmonii Narodowej, blokowali ruch na trasie Łazienkowskiej i ostatnio oblali pomarańczową farbą syrenkę warszawską. Dlatego my o tym dzisiaj rozprawiamy. Po pierwsze, problem nie jest nowy. Po drugie, nieprawdą jest, że poprzednie pokolenia nie dbały o przyrodę, czego doskonałym przykładem jest patron naszej szkoły, Władysław Szapel, którego zasługi bywają dziś zapominane. My Państwu przypomnimy niektóre dokonania profesora. Profesor Władysław Szapel, twórca ochrony przyrody w Polsce. W
dyrektor Instytutu Botaniki i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca ochrony przyrody, inicjator utworzenia wielu parków narodowych i rezerwatów. Profesor Szafer prowadził badania naukowe w różnych gałęziach nauk przyrodniczych, takich jak geografia i satyrologia roślin, paleobotanika, florystyka, systematyka. Pisał z wielką łatwością i bardzo interesująco. Opublikował około 700 prac. Poza pracą naukową, pedagogiczną i pisarską, profesor Szafer rozwijał szeroką działalność w zakresie ochrony przyrody. W 1917 roku współpracował z przyrodnikami działającymi w Komisji Ochrony Przyrody Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie. Od momentu powołania tymczasowej Komisji Ochrony Przyrody, której był współinicjatorem, został jej przewodniczącym. Od roku 1926 przewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Profesor Władysław Szafer był niezmordowanym obrońcą polskiej przyrody. Walczył o tworzenie parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody oraz zachowanie flory i fauny polskiej. Znane są jego działania na rzecz powołania parków narodowych, m.in. Tatrzańskiego, Ojcowskiego, Białowieskiego, Świętokrzyskiego oraz Pilińskiego. Sam przyczynił się do ocalenia kilku pomnikowych drzew. Tworzenie Parku Narodowego w Pilinach miało charakter długiego procesu, finalizowanego w latach od 1929 do 1932. Profesor Szafer aktywnie działał w wielu międzynarodowych organizacjach ochrony przyrody. Jedno z najważniejszych życzeń profesora Władysława Szafera, aby młodzież nauczyć kochać i rozumieć przyrodę, bo to najgłębsze korzenie wiążące człowieka z ojczyzną i światem. Ja muszę wrócić do zdarzenia, które co prawda jest formą protestu, ale budzi sprzeciw wielu ludzi. Dlaczego dochodzi do dewastacji dzieł sztuki, które także stanowią rodzaj dziedzictwa przekazywanego przez pokolenia? Proszę Państwa, ta sama organizacja, ten sam pomnik. Jesteśmy ostatnim pokoleniem! Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma dość wody, by bawić się w śmigus dęgus. Koniec tej zabawy! Kisła wysycha, syrenki wyginą, w kranach nie będzie wody! Czas na poważne inwestycje w transport publiczny. Żadnych nowych autostrad. Bilet miesięczny na całą Polskę za 50 zł. Można inaczej? Można. Człowiek przynależy zarówno do świata natury, jak i kultury. Nieprawdą jest, że kultura nie docenia natury. Mało kto wie, że obecny papież Franciszek wydał encyklikę Laudato Si, której napomina: nie jesteśmy Bogiem. Ziemia istniała wcześniej niż my i została nam dana. Każda wspólnota może wziąć z dóbr ziemi to, czego potrzebuje do przeżycia, ale ma również obowiązek chronienia jej i zapewnienia, by nadal była płodna dla przyszłych pokoleń. O tym, jak zmienia się stosunek człowieka do natury, mówi też malarstwo. Dla Leonarda da Vinci na słynnym obrazie Mona Lisa to portretowana kobieta jest na pierwszym planie,
a natura, choć piękna, jest tylko tłem. Już na obrazach Kaspara Dawida Friedricha bohaterem jest natura. Podziwiamy ją wraz z postaciami odwróconymi do nas tyłem. Tu to człowiek jest tylko częścią natury. Przez okno. Widzę niebo, ale nieba widzę tylko tyle, ile trzeba. Nie za dużo, ale też nie tylko, że niebieską kreskę, tyle by nie spochmurnieć, tyle by za wcześnie nie zniewieścić. I też dbam, aby widzieć tyle ziemi, tyle aż i tyle tylko ziemi, by ciut tęsknić, ale i też nie żałować, gdy się ściemni. Lubię jeszcze widzieć wodę. Woda to jest taki niby żal. Żalu szal. To nie żal typu szkoda. Co jakiś czas łąkę widzę, aby widzieć wiedzę taką bez dwóch zdań, że na łące tej wiosennej szum skaczącej czasu szkoda na szukanie śladów swoich stanie. I powiedziałeś tylko, dla mnie człowiek jest nadal najdoskonalszym stworzeniem. Zgodnie z przesłaniem włoskiego myśliciela Mirandoli, który ustami Boga, Stwórcy, mówi: nie uczyniłem cię ani istotą niebiańską, ani ziemską, ani śmiertelną, ani nieśmiertelną, abyś jako swobodny i godny siebie twórca i rzeźbiarz nadał sobie taki kształt, jaki zechcesz. Urodziłeś się. Patrzysz, chłopak, albo patrzysz, dziewczynka. Mały wybór, witamy wśród żywych, a przed tobą na wprost życie, proste jak most. Masz to przejść i masz być szczęśliwy. No to żyjesz, śpisz, oddychasz, jesz, pijesz, zbierasz łuski pogłaskań i informacje, i intencje, i intymności, i inwektywy. Kochasz, trochę za mocno, to się zdrzemnij pod sosną, bo pamiętasz, masz być szczęśliwy. Próg, Bóg, upływ czasu, brzeg lasu, znowu Bóg, tak przepięknie złośliwy. Kochaj życie, ale tylko wzajemnie. Nastaw się na tym niemniej i pamiętaj, masz być szczęśliwy, bo dostałeś kawałek prostej rzeczy. Wspaniałej. Masz i masz tylko nie skrzywić. Wszyscy wiedzą, że brałeś. Brałeś? No to masz mieć. Masz? Masz. Masz być szczęśliwy. Wiem, że troska o ziemię, nasz wspólny dom, jest bardzo ważna. Dlatego zachęcam do włączenia się jutro do akcji sprzątania ziemi. Póki co pokażemy Wam nagrodzone zdjęcia Fotonatura, które ukazują piękno naszej planety, które warto podziwiać i chronić. Thank you.
optymistycznie, zachęcam do wspólnego zaśpiewania znanej wszystkim pieśni Mazowsza w Zielonym Gaju. Na Puzonie zagra Karol. Niestety rozchorował się, życzymy mu zdrowia.
zachęcamy do jutrzejszej akcji. Prosimy jeszcze raz pana dyrektora. Bardzo serdecznie dziękuję młodzieży za przygotowanie tej akademii. Ukłony tutaj w stronę pani polonistek, naszych kochanych, pani profesor Krystyny Salamon i pani profesor Renaty Krzysztofki na przygotowanie tej akademii. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować całemu zespołowi nauczycieli, bo gdyby nie Państwo, to by dzisiejsze święto na pewno się nie odbyło. W sposób szczególny dziękuję moim dwóm podporom, czyli pani wicedyrektor i pani kierownik, które nie opuszczają mnie i cały czas ze mną są i mnie wspierają. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim nauczycielom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, żeby tą dzisiejszą uroczystość przygotować. W sposób szczególny dziękuję oczywiście całemu zespołowi gastronomicznemu i teraz z wszystkich Państwa zaproszonych gości, nauczycieli zapraszam na poczęstunek. Myślę, że będzie wow, bo tutaj znając Panie z gastronomii, to nie spały kilka dni, kilka nocy, więc mam nadzieję, że będą Państwo zaskoczeni. Dzisiejszy bankiet troszeczkę jest też podyktowany właśnie w stronę ukłonu pana profesora Szapera. Staraliśmy się, aby wszystkie produkty były naturalne, było to wszystko takie nieprzesadzone, nie na plastiku na pewno, ekologicznie. Także mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za przybycie. Nauczycielom jeszcze raz wielkie dzięki. I zespołowi gastronomicznemu. Bardzo, bardzo dziękuję.